I witam, drogie byki. Witam, drogie byki. Zobaczmy, jak ten miesiąc dla Was się tutaj pokazuje, szykuje, co się tutaj okazać chce. Dzisiaj szybko, 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 szybciej. Ciekawe, czy to też taki miesiąc, żeby mocno, intensywnie upłynie nam wszystkim. Czy to taki znak? Wow. No, może tak być, bo i karty pokazują, że się tutaj robota pali w rękach. Lecimy. Co jest u Was, drogie byki? Miesiąc luty dla byka. Wyzwanie. Trudność. I rada z innej talii dzisiaj. Dla byka na luty. Pod spodem jakie karty? Pod spodem ósemka kielichów, a więc gdzieś takie przejście ku następnemu etapowi, zresztą bardzo nowemu, świeżemu. Musicie tylko uważać na to, czy to nie są gdzieś takie, słuchajcie, plany zbyt pośpieszne. Ja nie chcę tutaj nastawiać nikogo negatywnie do zmian, ponieważ nie temu służy ten kanał, ale jeżeli chodzi o rzeczy, których się chcecie podjąć, a już wiecie z gruntu, że wymagają bardzo dużego wysiłku, zwróćcie niektórzy z Was uwagę tylko, czy informacje do Was napływające nie są zbyt mylne, bo tu się pokazuje diabeł, czy nie są to informacje, które są podszyte jakimś interesem do tego, żeby Was bardziej wykorzystać. I dla niektórych powiem, może to jest dla jednej osoby gdzieś przez przypadek, która to usłyszy, kwestie mieszkaniowe mi się tu pokazują. Zwróćcie uwagę, czy ktoś Was nie chce z kwestią mieszkania naciągnąć na coś, sprawiając, dając Wam nadzieję, czy też uwalniając Was niby z czegoś, a to jest całkiem niezły zysk dla tej osoby, niekoniecznie dla Was. Dla Was może się tutaj okazać to bardzo okazałe, ze względu na to, że pozbędziecie się jakiegoś kłopotu, problemu, że pójdziecie z czymś stanowczo do przodu, pozostawiając to za sobą. Ale czy tu Wam ktoś nie nagina rzeczywistości, czy ktoś nie gra nie fajnymi kartami? Zbadajcie te sytuacje, zanim może gdzieś pójdziecie lub zanim się jeszcze zdecydujecie na coś. No i właśnie te decyzje, te trzymania ręki na pulsie, bycia, słuchajcie, królową swojej przestrzeni pokazują się i królem, pokazują się także w tle tych kart, z których i wypłynęła do Was rada. I jak zwrócicie uwagę, co ja tutaj mam, mam znowu tutaj kwestię wieży. A więc wieża jest między dwojgiem tych, którzy są z tej samej ligi. Na to też należy zwrócić uwagę, czy coś się nie rozsypało, czy coś się gdzieś nie popsuło, czy coś nie jest na rzeczy, jeżeli chodzi o to, co poświęcacie, chcąc zyskać coś, czy to coś, co macie zyskać, faktycznie jest zyskiem. Tak mi się tutaj pokazuje dla kogoś. Jeżeli chodzi o miesiąc, miesiąc również się pokazuje w monecie, a więc rycerz monet, wyzwanie i trudność i rada. Słuchajcie, no powiem tak, moneta, 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 a więc pewne rzeczy, które były cel w ogóle, cel w sobie. Cel uświęca środki, działanie, pójście z czymś, nieoglądanie się za siebie albo realizacja tego, co też w przeszłości było Waszym zamiarem. To jest taki miesiąc. Miesiąc pokazuje się w karcie monety, w karcie przyziemnej, a więc może być też mocno przyziemny, może być też skupiony właśnie na tym, co materią pieniądza jest. Trudność w tym miesiącu, popłynięcie dalej, przejście przez opory, przez granice, przez własne ograniczenia, ale też te ograniczenia, które Was trzymają, to zresztą co powiedziałam tutaj w tych kartach, że jakaś intratna okazja do zostawienia czegoś, pójścia gdzieś dalej, tylko pytanie, czy to Wam się opłaca, czy jesteście świadomi, że po prostu trochę więcej dajecie, mniej zyskać możecie, ale i tak jest dla Was zyskiem to być może, że że zrzucacie z siebie jakiś balast. I teraz pytanie, czy niektórzy będą chcieli zrzucić ten balast, bo tutaj się pokazuje, że miesiąc dla niektórych byków może być trudny, jeżeli chodzi o odpuszczenie tej esencji, wejścia w jakiś pomysł, trzymania się kurczowo dokładnie tego. A więc tutaj możecie, drogie byki, mieć w tym miesiącu taką gdzieś zagwozdkę, czy poświęcić chociażby te koncepcje, czy te idee, z którą nieśliście się, z której byliście wierni, która Was
od której nie chcecie odstępować z jakiegoś powodu. I czy to jest możliwe, żeby od niej odstąpić, aby chwycić się czegoś bardziej? Wyzwanie, trudność może być dla Was to, żeby no właśnie pokonać jakieś, słuchajcie, autorytety, jakieś osoby, które są rządzące lub wywierające wpływ taki z poziomu swojego ego, zaspokajania swojego ego, ale także Wasze ego tutaj stoi w kontrze, więc możecie też mieć po prostu takie apetyty, które zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko. No i tak się ten miesiąc trochę pokazuje, że coś trzeba będzie może nie tyle zadecydować, ale też uświadomić sobie, że albo rybka, albo śledzik. W tej trudności w Waszym świecie tego lutego pokazuje się także dosyć mocny cesarz, a więc to mogą być kwestie pracy, kwestie umów, kwestie organizacji, instytucji, czegoś, co będzie chciało stawiać Wam pewne być może ograniczenia albo wymagania, które spełniać być może będziecie musieli. Rada na to wszystko, słuchajcie, to as buław. As buław, a więc nuta twórcza, początek, wasze dziedzictwo, a więc cel duszy. I chęć, potrzeba, czy też no inaczej, inicjatywa do tego, żeby mieć zapał. A więc radem dla Was jest to, żeby gotowym być, aby być takim no, zapalonym do działania, aby być zdecydowanym, aby być także wykorzystującym szansę w danym momencie. A więc działaj, drogi byku, tak się tutaj pokazuje, idź w cudowne, fantastyczne początki, inicjuj to, co w efekcie będzie Tobie potrzebne, aby ująć swoje życie w, no, w tych przestrzeniach, które faktycznie Cię interesują. I dla niektórych mam takie tutaj, słuchajcie, spostrzeżenie, że nie ma się co kurczowo trzymać tego, co przeszłością, czy co jakimś wracaniem do czegoś, co już się nie udało, albo co się długo wlecze jest, tylko może właśnie trzeba zacząć od początku, albo spróbować na zupełnie innych zasadach, albo na tych bardziej takich, które też los może nie bez kozery Ci pokazuje, że trzeba trochę zrobić coś inaczej, wykrzesać z siebie jeszcze coś, choćby Ci się to nie podobało, albo inaczej, nie żałuj tego, że to kosztuje trochę więcej, aniżeli byłeś na to przygotowany. Po prostu poczuj tę siłę, chciej to zrobić, złap się za to, a i to będzie do Ciebie się uśmiechać i przyniesie fantastyczny efekt. Dużo projektowania w tym miesiącu może Wam chodzić po głowie, a w tym cudzysłowie oczywiście, bo nie chodzi o sensu stricte projekty, tylko o to, co gdzieś taką właśnie takim zamiarem, pomysłem dla Was jest. Hasło na ten miesiąc również. Masz bardzo duży dar do tego, żeby pracować z innymi. Czy zastanawiałeś się, czy rozważałeś umiejętność przekazywania wiedzy, uczenia? A więc może gdzieś tutaj dla kogoś to jest ten obszar, w którym, o którym ktoś myśli, a więc czy wejść w bycie coachem, bycie osobą, która gdzieś w edukacji pracuje, a być może chce przekazać tę już zdobytą wiedzę innym, no i na tej bazie rozpocząć coś, co miałoby i innym służyć, albo i właśnie ukierunkowywać w te lepsze strony. Zastanówcie się, czy to nauczanie, a może uczenie się właśnie na błędach też gdzieś tutaj się pokazuje w takim trochę bardziej przekornym no, przekazie. Trzymajcie się, do zobaczenia i wspaniałego miesiąca, który nie będzie musiał Was uczyć, ale w którym to Wy będziecie chcieli prężnie iść do przodu, aby zyskać to, co nową wiedzą dla Was jest. Innowacyjną i przebojową. Trzymajcie się. Hej!